Cześć! W dzisiejszym odcinku 4 analizy na środowe spotkania Ligi Mistrzów, a w komentarzu znajdziecie konkurs związany z wynikiem spotkania PSG z Liverpoolem, więc koniecznie zajrzyjcie też i tam. A teraz już zapraszam na odcinek. Dortmundczycy po 4 meczach są liderami grupy A i choć w ostatniej kolejce ulegli 0-2 Atletico Madryt, to wcześniej rozprawili się z piłkarzami Diego Simeone aż 4-0, pokonali 3-0 Monaco i 1-0 Brugge. Przed własną publicznością tym bardziej powinni uporać się z Belgami. Liverpool skompromitował się na Marakanie i skomplikował sobie sytuację w grupie. Teraz będą musieli walczyć na noże o zwycięstwo w Parku Książąt. Jeśli PSG przegra, to najprawdopodobniej sensacyjnie pożegna się z Ligą Mistrzów. Od początku spotkania powinni wyjść więc mocno nabuzowani, ale Liverpool będzie zacierał ręce na długą piłkę do przodu. Zapowiada nam się walka na gołe klaty i środowa uczta w Lidze Mistrzów. Powinniśmy obejrzeć kilka bramek, jak to miało miejsce we wrześniu, gdy Liverpool wygrał 3-2. O tym, jak nieprzewidywalne potrafią być mecze tuż po przerwie reprezentacyjnej, kolejny raz przekonaliśmy się przy okazji spotkania Napoli z Kiewo. Mimo że gospodarze mieli kilka świetnych okazji, nie udało im się ich wykorzystać. Cyrfena na wyjazdach w Lidze Mistrzów gra fatalnie. 10 straconych goli w starciach z PSG i Liverpoolem. Oby szybko wpadł pierwszy gol, to reszta się posypie, bo Cyrfena nie będzie mieć nic do stracenia, a w przypadku Napoli duże znaczenie może mieć bilans goli, więc na pewno nie będą się oszczędzać. Wygląda na to, że piłkarze Tottenhamu po niemrawym początku w końcu odpalili na dobre. Wygrali ostatnie 5 meczów, a w poprzedniej ligowej kolejce pewnie pokonali Chelsea w co najmniej niezłym stylu 3-1, a na początku listopada zdominowali PSV. Warto dodać, że większość meczów w ostatnim czasie grali na wyjazdach, ale oczywiście te domowe były najlepsze w ich wykonaniu. Inter w listopadzie przegrał z Atalantą aż 1-4 i zremisował na własnym boisku z Barceloną, oddając jeden celny strzał. Tak prezentuje się kupon. Jeśli chodzi o Ligę Europy, ten puchar odpuszczamy, ale jeśli szukacie propozycji na czwartkowe spotkania, wbijajcie na nasze typy dnia na stronie zawodtyper.pl. Tam codziennie mnóstwo propozycji na aktualne spotkania, a najlepsi typerzy osiągają powyżej 80% skuteczności. Teraz zapraszam Was w komentarze do wymiany opinii i wzięcia udziału w prostym konkursie. Słyszymy się standardowo w piątek po południu. Cześć!